1949 roku gab es weniger als eine Million Gläubige. Było mniej niż milion wierzących. Und jetzt diese seit 49 Milliarden sind das? 50. Lass mal rechnen, nicht. Młodzi, policzcie, ile lat minęło 49 roku. Von 49 bis do 2009. 60. Starsi policzyli czy młodzi? 60 lat. Bis heute. I do dzisiaj nigdy nie było wolności w ewangelizacji. Was glaubt ihr, wie viel Christen übrig geblieben sind von einem Million? Jak myślicie, ilu z nich zostało z tego miliona? Ile z nich jeszcze zostało? Z miliona, ile zostało? I cały czas prześladowanie. Nie było wolności. Bardzo często nie było żadnych Biblii. Kaznodzieje w więzieniach. Ile z nich zostało? Wczoraj słyszeliście. 120 do 130 milionów. To chyba zatyka wam usta, bo tak byście wołali halleluja. Amen. Co die Trübsal? Prześladowanie. Wer kann für die Trübsal danken? Kto może dziękować za prześladowanie? Halleluja, für die Trübsal in China. Za prześladowanie w Chinach. Gut, dass die Trübsal in China war. Dobrze, że prześladowanie było w Chinach. Noch nicht meine Trübsal. A to nie było moje prześladowanie. Stuprocentowy wzrost. Byłem w Etiopii 15 lat temu i spotkałem kaznodzieję. Zapytałem, jak się macie? Jak jest zboże? Chwała Bogu, zamknęli nam kościół. On odpowiedział. A ja popatrzyłem na niego. I on widział moje zdziwienie na twarzy. On powiedział, no nie chciałem tego tak powiedzieć. Wiesz co, zamknęli nasz kościół, a wtedy zbór się podwoił. A wtedy mówię, o chwała Bogu. Chwała Bogu za zamknięty kościół. I znowu w pewnym czasie pojechałem do Etiopii. Może 5 lat temu. I znowu byłem w tym kościele, który zamknęli kiedyś. Troszeczkę większy kościół niż tutaj. W sobotę do południa. 8 tysięcy ludzi na tym nabożeństwie było. Cud! Jak tyle ludzi mogło się zmieścić do takiego małego kościoła? Ale to nie było w kościele. Ale dookoła, cały plac zajęli miejsce. A do kościoła wchodzili tylko ci, którzy nawracali się na tym nabożeństwie, aby z nimi prowadzić opiekę duszpasterską. Prześladowanie. Prześladowanie. Śmierć, więzienie. Za to Bogu dziękować? Jeżeli zobaczymy rezultaty, dzisiaj dzisiaj w Etiopii ruch zielonoświątkowy, tylko jeden ruch. Ruch, z którym my działamy jako misja Nehemia. Ma 1 500 000 członków. A w 1968 roku 4 studentów zaczęło się modlić.
68 roku. Jak długo? Ile czasu minęło? 1,500,000. Jeszcze Polska nie zginęła. O, wir sagen, es alles katholisch. A mówimy, o, to wszystko jest katolickie. Die sagen, es alles orthodox. Inni mówią, to wszystko jest ortodoksyjne. Alles muslimskie. Wszystko muzułmańskie. Ich kann euch sagen, wenn das Feuer brennt, ja wam powiem, jeżeli ogień się pali, to zobaczą katolicy, muzułmanie i komuniści. Wszyscy zobaczą to światło. Amen. Musimy mieć to światło. Ich komme zum Schluss, gute Nachricht. Już zakończę dobrą wiadomością. Cieszcie się, już jest koniec. Kiedy jesteśmy zaproszeni na wesele, jest jeden problem wtedy. A jaki jest problem? A dla kobiet może dwa problemy. Was ist das Problem Nummer eins? Jaki jest pierwszy problem? Madam, was glaubst du? Tak, co myślisz, że jest pierwszy problem? Was? Kieszeń? A, prezent. Tak, prezent. Ja, ich dachte, was soll ich anziehen? Myślałem, że powiesz, co mam ubrać. Nummer eins. Pierwszy problem. Aber gut, sie ist sehr gut. Ale bardzo dobra odpowiedź. So, was soll wir schenken? Co mamy przynieść jako prezent? Und ich habe überlegt, warum hat der Bräutigam sich verspätet. I zastanawiałem się, dlaczego oblubieniec się opóźnił. Und eine Antwort. I jedną odpowiedź. Ob die richtig ist, weiß ich. Czy jest właściwa, nie wiem. Meine Antwort. Ale moja odpowiedź. Ich glaube, ja wierzę, der Bräutigam gibt uns noch ein bisschen Zeit. Że oblubieniec daje nam jeszcze trochę czasu. Das will ich nicht lernen. Abyśmy nie przyszli. Abyśmy nie... Czerwony, bo zewnątrz, ty ze sceny? Abyśmy nie przyszli z pustymi rękami. Was können wir dem Bräutigam schenken? Co moglibyśmy mu podarować? Wer war gestern da? Kto był wczoraj na konferencji? Ja bym gestern erzählt. Wczoraj wam mówiłem. Mein Geburtstagsgeschenk. Mój prezent urodzinowy. Pamiętacie? Ich glaube. Ja wierzę. Der Herr ist noch. Pan dlatego jeszcze nie powrócił. Bo większość chrześcijan nie mają prezentu dla Jezusa. Ale co możemy mu dać jako prezent? Czy nasze złotówki? Dolary? Nasz samochód? Czy nasz domek letniskowy? Nasz jacht? On tego nie chce. To moglibyśmy wykorzystać, aby dostać ten prezent, który on chce. Bóg oczekuje ludzkich dusz. Jeżeli Pan dzisiaj by przyszedł, czy masz chociaż jedną duszę, którą doprowadziłeś do Chrystusa, którą mógłbyś mu podarować? Pomyślmy przez chwilkę. Ile dusz mógłbyś mu podarować?